Powiesz dzień dobry dzisiaj? Powiesz dzień dobry? Gdzieś? Otworzyć? Tutaj. Proszę. O, jest. Powiedz dzień dobry. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Środę, my już jesteśmy prawie tydzień po Komunii Świętej. My już z Augustynką byliśmy na małych zakupach dzisiaj z rana i poszłyśmy również na pocztę, żeby zanieść paczuszkę z Vinted, ponieważ sprzedałam kilka rzeczy. Może powiem Wam króciutko o Komunii Świętej, więc w sobotę była u nas Komunia Święta Sebastianka. Udała się, przyznam, jestem bardzo zadowolona, a co najważniejsze, Sebastian był na koniec dnia naprawdę zadowolony i powiedział mi, że nie chce, aby ten dzień się kończył, więc to świadczy jedynie o tym, że komunia się udała. Więc ja w piątek wieczorem przygotowałam stół na spokojnie, przez cały dzień gotowałam, zrobiłam 4 dania, miałam zrobić 5, ale nie wyrobiłam się z piątym, więc były 4, były kotlety mielone, był kurczak pieczony, to są takie 2 dania, które są zawsze u nas na takich uroczystościach, no i na takich, jak się spotkamy z rodziną, ponieważ to są dania, które wszystkie dzieci jedzą. Były również zrazy oraz bitki z wolnowaru. Wszystkie przepisy Wam podam pod filmikiem, oprócz kotletów i kurczaka, ponieważ to takie moje przepisy, ale zrobiłam również 3 surówki, które były przepyszne. Słucham. Powiem cześć. Tutaj. Tu. Ona już wszystko łapie, co tu jest. To kawa mamy. A tu jeszcze moja kawa z dzisiejszego poranka, bo nie zdążyłam wypić. Nie wiem, na czym skończyłam. W sobotę z rana przygotowałam wszystkie surówki, więc byłam gotowa prawie na wszystko. Greg mi jeszcze odebrał tort w piątek. Wiecie, co zrobiłam z tortem, bo nie mogłam znaleźć takiego, jakiego chciałam, a niektóre były tak drogie, że po prostu no, dla mnie były naprawdę za drogie, więc zamówiłam biszkopt przekładany kremem, bo ja lubię kremowe torty. Czy z bitą śmietaną. Sama go ozdobiłam. Kupiłam taki spray, zaraz Wam pokażę. Spray złoty w Aldim. On kosztował chyba 3,50, jak dobrze pamiętam. I kupiłam również macarons nie w Aldim, to jest z Azdy, przepraszam. I w Azdzie kupiłam również macarons i posypałam właśnie tym. I kupiłam przepiękne różyczki w Tesco Express. Taki piękny bukiet, naprawdę były cudne. Tak mi się trafiły te kwiatuszki, byłam naprawdę zadowolona. I kupiłam napis First Holy Communion, czyli pierwsza komunia święta i sama wszystko przyozdobiłam. Dla Sebastiana się podobał, więc to również było najważniejsze dla mnie. W sobotę była msza na godzinę 2. Nie można było nagrywać ani robić zdjęć. Dopiero zdjęcia można było robić z dzieckiem, jak dostawały certyfikat. I dopiero po mszy, jak wyszliśmy już na takie pole za kościołem, można było robić zdjęcia grupowe z rodziną, z księdzem, a nawet nauczycielka Sebastianka przyszła, to było naprawdę bardzo miłe. Komunia naprawdę się udała, nasza była naprawdę malutka, kameralna i na pewno będziemy jeszcze świętować raz w Polsce w większym gronie. Wstawię dla Was kilka jeszcze zdjęć, tak żebyście zobaczyli, jak Sebastian wygląda. Wiem, że sporo z Was już widziało kilka zdjęć na Instagramie. Ale dla tych, którzy jeszcze nie widzieli, możecie zobaczyć je teraz. A tutaj są zakupy z dzisiejszego poranka mojej Augustynki. Tam muszę jeszcze po śniadaniu troszkę ogarnąć. Greg już opróżnił mi zmywarkę, więc ja tylko powstawiam rzeczy do zmywarki. A tutaj jeszcze ozdoby z komunii, balony. Trzymają się jeszcze, a nie 2 złote już padły. O tu, tutaj różyczki jeszcze troszkę się trzymają, ale one były przepiękne, spójrzcie. No już teraz one padają niestety. Dzień dobry, panienko. Co tam? A tutaj nasze zakupy.
5 takich wielkich ziemniaków, broku, banany, ile tu mamy? 2, 4, 6, 8, 10 bananów, one takie bardziej zielone, więc będą mogły troszkę poleżeć. 3 marchewki, tutaj mam chleby 2, jedną bułeczkę z makiem, ona będzie dla mnie, bo u nas nikt nie lubi chyba maku, tylko ja. Tutaj przecenione bułeczki do hot dogów, one kosztowały tylko 22 pi. Krosanty połowę już dałam dla Augustynki. Marchewka starkowana, ona była po przecenie tylko 10 pi. I tutaj sałata, ona też była po przecenie 10 pi chyba. Tak, 10 pi, więc wzięłam, wykorzystam do obiadu pewnie, do surówki. 2 donaty dla Grega i dla Sebastianka. I to wszystko. Augustynka gotowa. Powiedz buty. Powiedz buty. Co się stało? But. But. Augustynka zaczęła mówić nowe słowa. Mówiła szus, ale teraz mówi but, buty. Tak? Mówi też oko. Na pewno jest mnóstwo nowych słówek, już teraz dobrze nie pamiętam tych wszystkich słówek, ale na przykład jak Greg wraca i zobaczy go przez okno, to przychodzi do mnie, mówi Daddy is back, więc powolutku też, też zaczyna składać zdania. A tutaj mamy takie wielkie pudło. Daddy is back. Słucham. Daddy is back. Daddy is back. Daddy is back. Daddy is back. Daddy back. Tak. What is daddy up? A gdzie buty? Buty. Buty. A gdzie oko? Oko. To mamy oko. A to? Co to? Nosek. Usta. Nosek. Oko. Idziemy. Idziemy, bo zaraz będzie późno i trzeba spać. Będzie się wchodzić. Będzie trzeba spać iść, tak? Dobra, lecimy. A tutaj u nas takie wielkie pudło jest. O te. To nie jest nasze, to jest dla mojej siostry. Przyszedł do nich grill, ponieważ nie mogli zrobić click and collect, czyli odbiór własny z jakiegoś punktu odbioru, więc zamówili na nasz adres i powinni przyjechać jutro to odebrać. Jesteśmy już z Augustynką na miejscu, już zaczęła mi troszeczkę przysypiać, bo już jest godzina 11. Oj, się przychyla mi tu troszkę, ale jest piękna pogoda, zaraz Wam pokażę. Czyściutkie niebieskie niebo. Tutaj Augustynka już mi się denerwuje, więc będziemy musiały lecieć. Idziemy do sklepu z rybkami, który jest też w środku, tylko obok tego sklepu Dobis, więc musimy przejść przez Dobis. Tam jest mnóstwo pięknych rzeczy, ale ceny też są piękne, przyznam. Ale jest przyjemnie chociaż pochodzić, popatrzeć. Widzę, już mają piękne tutaj kwiaty, mnóstwo rzeczy do ogrodu. I mają też takie małe concessions, czyli sklepiki takich różnych firm, jak na przykład Jules, moja ulubiona. To jest sporo fajnych rzeczy. I rzeczy do kuchni, uważaj na paluszek. Więc my idziemy do środka i chyba wiele mam dzisiaj miało ten sam pomysł, ponieważ jest dużo mam z wózkami. I o tej porze zazwyczaj jest też sporo starszych ludzi, bo też jest kafejka w środku, gdzie można sobie coś zjeść. Ale my dzisiaj idziemy pooglądać rybki. Dobra, gotowe jesteśmy, idziemy do środka. Tutaj spójrzcie tylko, takie piękne kwiatki. Thank you.
tutaj mają mnóstwo pięknych rzeczy i do ogrodu, jak i do domu. Jak widzicie, mają również sklep spożywczy. A my przyjechałyśmy tutaj specjalnie do tego miejsca. Fish! Tak, fish! Rybka! Rybka! Rybki, tak, mnóstwo rybek, prawda? Ta żółta nam się chowa tam, zobacz. Zobacz, jakie piękne ozdoby do akwarium. Złote rybki. Złote rybki, zobacz. Wyjdziemy na zewnątrz. Tutaj też mają rybki, ale takie większe już. Zaraz zobaczymy. Tutaj ozdoby do ogrodu chyba jeszcze. I tutaj w tych wielkich basenach mają też ryby. Tutaj na razie nie widzę żadnych, ale w tym na pewno są. I tutaj jest wielki basen i tutaj też są ryby. Spójrzcie, ale te są ogromne i można je karmić, tylko trzeba chyba iść tam do osób, które tu pracują i poprosić. Spójrzcie, jakie ryby! Już wyszłyśmy ze sklepiku z rybkami, jesteśmy w części ogrodowej, tylko tej na zewnątrz, a przed nami tam są kwiaty, przepiękne kwiaty do ogrodu. Te krzaczki mają już warzywa, spójrzcie, papryka, pomidorki. A tam z tyłu jest kawiarenka, gdzie można sobie zjeść śniadanie albo lunch. Co kto lubi. Jest gorąco, jesteśmy z powrotem w samochodzie. Pochodziłyśmy, pobyłyśmy pewnie tak z 40 minut w całym sklepie. Augustynka chyba przysypia mi powolutku, a ja jeszcze szybciutko skoczę do Tesco kupić mleko, bo zapomniałam dzisiaj kompletnie o nim, więc wezmę mleko i wracamy do domu na Augustynki drzemkę. Jesteśmy już przy Tesco, Dobis jest tam po drugiej stronie, więc to nawet nie jest minutka drogi stamtąd. Myślałam, że dam radę przejść, żeby już nie jeździć samochodem, ale jednak nie. Łatwiej było tutaj przyjechać. Augustynka, no, nie rusz. Łatwiej było podjechać z samochodem i stąd prosto do domu. Więc to jest wielkie Tesco, Tesco Express, nie Express, Tesco Extra. I ono jest otwarte 24 na dobę. I tutaj Greg uwielbia przyjeżdżać na zakupy, bo wszystko, wszystko dostanie. Cheese, Augustynka mówi cheese. Już jesteśmy po zakupach. Zrobiłam troszkę większe zakupy. Nie tylko mleko kupiłam, ale to już w domu. My jedziemy, bo pora Augustynki drzemki. Słucham. Idziemy, jedziemy do domu. Chodźmy już z Augustynką do domu. Greg przed chwilką ją zaniósł prosto do łóżeczka, bo zasnęła w drodze powrotnej. Ja tam mam zakupy z Tesco. Za chwilę również Wam pokażę moje kwiatuszki, które kupiłam w Dobis. U nas oczywiście Sebastianek jest jeszcze w szkole. Wróciliśmy do naszej rutyny codziennej. Ja lubię naszą rutynę. Bez rutyny ja nie potrafię funkcjonować. Ja już tak mam. Wiem, że niektórzy nie lubią rutyny. Ja jestem z tych, którzy uwielbiają.
lubię zawsze wiedzieć co, kiedy i gdzie. Więc on jest w szkole, my jeszcze mamy angielską szkołę, polska skończyła się tydzień temu. Tak, Sebastian nie był na końcu roku polskiego, bo mieliśmy komunię, a angielska kończy się w następnym miesiącu. Mamy jeszcze dokładnie miesiąc, dzisiaj jest 22, a potem od razu zaczynamy wakacje, dlatego ja już będę teraz się koncentrowała tylko i wyłącznie na wakacjach. Dobra, pokażę Wam teraz zakupy, najpierw z Tesco, a potem kwiatuszki. Zapomniałam dzisiaj reklamówek, w ogóle nie miałam żadnej reklamówek, torebek takich naszych na zakupy, bo planuję je wszystkie wyprać, więc wyjęłam wszystko z samochodu i zakupy musiałam zapakować w moją torbę. Dobra, mam tutaj już wszystko. Kupiłam mleko, wielkie mleko. Tutaj jest prawie 3,5 litra. Wystarczy nam na trochę. Nasze polskie mleko łaciate już nam się skończyło, dlatego musimy kupować teraz to mleko. Od razu wstawiam do lodówki. Wzięłam Frubis, czyli jogurty. W opakowaniu jest 9. Ja zawsze sprawdzam, ile jest w opakowaniu, bo różne firmy i różne sklepy mają czasem 6, czasem 8. I 9 to chyba jest najwięcej w opakowaniu. Co tu jeszcze mam do lodówki? A mięso, wzięłam z indyka, zrobię pulpeciki. Wzięłam opakowanie truskawek. One były tylko za funta przecenione, dokładnie funt i 1 pi. Jutro, zaraz Wam powiem. Wstawię najpierw do lodówki. Dla Sebastiana, bo on jutro jedzie na wycieczkę, która jest organizowana dla dzieci, które właśnie przyjęły pierwszą komunię świętą, więc będę musiała zrobić taki jakiś specjalny lunch dla niego. A tutaj jeszcze wziąłam nuggetsy, tak w razie czego przydadzą się na pewno. A, chrupki dla Augustynki, dawno nie kupowałyśmy takich chrupek cheese and onion, czyli ser i cebulka. Dla niej również wzięłam takie małe batoniki, mini oaty bites, czyli takie jakby owsiane ciasteczka o smaku jabłka maliny i jabłka i pomarańczy. One są od 12 miesiąca. I ostatnia rzecz, którą za chwilę zrobię dla siebie i dla Grega, to jest to są takie bułeczki steak slices. A tutaj jeszcze mam wielką pakę chrupek What Seeds firmy Walkers. To są jedne z moich takich ulubionych chrupek. One są o smaku serowym. A później idę odpoczywać i dzisiaj będę miała dość sporo czasu, ponieważ Sebastian zaczął nowe zajęcia, bieganie po szkole w środę, więc odbieram go godzinkę później. Pomyłka, zapomniałam przecież Wam pokazać kwiatków, te najważniejsze rzeczy, które dzisiaj kupiłam. Mam 3 kwiatuszki, jestem taka zadowolona z nich. One wszystkie były po przecenie, ponieważ one tak naprawdę nie wyglądają najlepiej, ale ja często kupuję takie kwiatki, które no takie widać, że mogą długo nie pożyć, ale ja zawsze wierzę, że uda mi się je przywrócić do życia i już Wam pokazuję. Mój pierwszy kwiatuszek, ja nazwy nie znam tego kwiatka, wygląda tak, ja poobcinam te wszystkie suche, więc mam nadzieję, że odżyje i on kosztował 3 funty. Przecena z 10 funtów, tutaj oryginalna cena i spójrzcie jaką ma piękną doniczkę, więc jak nawet mi kwiatuszek padnie, to zostanie mi śliczna ta doniczka po nim. Drugi kwiatuszek też przy cudnej doniczce, one wszystkie one są ceramiczne. To jest na pewno paprotka. Ja wiem, że on tutaj najlepiej nie wygląda, ale wierzę, że odżyje mi on. I ten był przeceniony również z 10 funtów na 3 funty. Ostatni kwiatuszek, ten to mi bardzo się podobał. On był bez doniczki. Przecena z 8,99 na 2,69 i to jest begonia. I spójrzcie, jaki on jest piękny. Tylko muszę dla niego znaleźć doniczkę. Znaczy już wiem, w którą go włożę. Mam taką białą. Tutaj też ma troszkę takich biednych listków.
więc zaopiekuję się nim. I to już wszystkie moje kwiatuszki. Ja w dzisiejszym odcinku pokazuję Wam dość sporo zakupów, ale to już było ostatnie. Jeszcze tylko zerwę naklejki z cenami i będą gotowe. Ja do zrywania naklejek używam płyn do mycia okien. Spryskam naklejki i one wtedy same fajnie odchodzą. Ja już się nimi troszkę zajęłam i od razu lepiej wyglądają. Do ogródka samolot tam leci wysoko. Chyba nie widzicie. A ja Wam tylko pokażę, co tu dzieje się w ogródku. Susza na pewno. Tutaj moje pomidorki rosną. Spójrzcie, są kwiatuszki, więc jakieś pomidorki na pewno będą. A tutaj też mam groszek. Usiadłam sobie i będę odpoczywać teraz. Mam dość sporo czasu. Rozłożyłam sobie parasol też, bo jest bardzo gorąco. Wzięłam sobie oczywiście pestki i będę odpoczywać. Piękna, słoneczna pogoda, czyściutkie niebo. A ja już jestem z Sebastiankiem. Odebrałam go z zajęć. Jakie? Biegów. Biegów. O, już pamiętam. To dopiero drugi tydzień. Drugi czy trzeci? Ile już tygodni masz? Chyba 2 do 3, sam nie wiem. Nie pamiętam, dobra, po feriach, drugi albo trzeci tydzień, już dobrze nie pamiętam. I mamy dalej upał, ja siedziałam sobie jeszcze w ogródku, moczyłam nogi w wodzie. Tutaj dopiłam przed chwileczką resztę kawy i jedziemy do domku. A ja zapomniałam podziękować Wam wszystkim. Sebastianu, zapomnieliśmy podziękować za wszystkie Wasze życzenia tutaj na YouTube, których jeszcze nie polubiłam i nie odpisałam, ale udało mi się na wszystkie odpowiedzieć na Instagramie, na życzenia z okazji Komunii Świętej, prawda? Tak. Tak, więc bardzo, bardzo dziękujemy. Podziękujesz też, Sebastianuś? Dziękuję bardzo. Za subskrypcję i lajki. To na sam koniec, tak? Mhm. Więc tak, bardzo, bardzo dziękujemy Wam za wszystkie Wasze życzenia z okazji pierwszej Komunii Świętej dla Sebastianka. Augustynka przebudzała się, jak ja wychodziłam. Dzisiaj miała dość długą drzemkę, ponieważ była bardzo chyba zmęczona po naszych zakupach i przejażdżce. Nie wiedziałam, że byliście. Byliśmy, no byłyśmy we dwie z Augustynką. Chyba pokażesz, co kupiłaś. Już pokazałam, wiesz? Dobra, jedziemy do domku na obiad. Kto to ze swoim całym dobytkiem przyszedł na dół, co? Ja się cieszę, że kupiłam What's It, te chrupki serowe. Dawno takich nie mieliśmy, naprawdę, nie? Chyba jeden albo dwa. Rok albo dwa lata, no. Przychodzę do Was się jeszcze tylko z Wami pożegnać, bo jest godzina już 8. Sebastianek tu ze mną jeszcze jest. On też już gotowy do łóżka. Augustynka też już poszła spać. Pokażę Wam tylko moje kwiatuszki. Tak się pięknie prezentują i tak się z nich cieszę bardzo. Mam nadzieję, że one przetrwają. A Sebastian, już cichutko, żeby Augustynka się nie obudziła. A ja będę się już z Wami dzisiaj żegnała. Mam nadzieję, że filmik się Wam podobał, więc oczywiście nie zapomnijcie o kciukach do góry, bo coraz więcej tych kciuków u mnie jest i bardzo za każdy dziękuję. No i oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji. Tak? Sebastianek przypomina mi wszystko, bo u mnie już w głowie to chyba nic się nie mieści. Nie? I ciśnijcie ten dzwonek. A dzwonek, tak. I komentujcie. O dzwoneczku ja nigdy nawet nie mówię. Dzwoneczek jest po to, żebyście wiedzieli, że nowy filmik jest wstawiony. Więc dzisiaj się już z Wami żegnam i oczywiście dziękuję za to, że tutaj jesteście. Już mówiłam, o tym pamiętam zawsze. Więc dzisiaj się już z Wami żegnamy i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa. Pa.